5-letni Tomek z Myomin przeszedł dwie poważne operacje w St. Louis w Stanach Zjednoczonych. Ja chcę chodzić o kulach. Marzenia mojego chłopca powoli się spełniają. Do Chicago Tomek Peliński wraz ze swoją mamą wleciał 21 sierpnia. Tam zostali przyjęci przez przyjaciół z fundacji Dar Serca Polonii Amerykańskiej. Kilka dni później Tomek trafił do St. Louis, gdzie miał być operowany w Children's Hospital. Przypomnijmy, Tomek Peliński urodził się w grudniu 2008 roku. Jego pierwsze chwile życia były tragiczne. Otrzymał po urodzeniu 0 punktów w skali APGA. Na szczęście po szybkiej reanimacji udało się Tomka uratować i zostało mu darowane drugie życie. Niestety niedotlenienie i ciężka zamartwica urodzeniowa zrobiły swoje i w 10 miesiącu życia u Tomka zdiagnozowano dziecięce porażenie mózgowe. Dziś już 5-letni chłopczyk tryska energią dzięki staraniom rodziców i codziennej uporczywej rehabilitacji. Od ponad 3 lat jest na etapie raczkowania. Podejmuje pierwsze próby wstawania przy meblach. Miał tylko jedno marzenie. Ja chcę chodzić o kulach. Iskierka nadziei dla chłopca i jego rodziców zapaliła się po zakwalifikowaniu go do skomplikowanej operacji przez szefa oddziału neurochirurgii dziecięcej w szpitalu w St. Louis w stanie Missouri i w USA. Jednak to nie dzięki osobom ze Stanów Tomek mógł wyjechać na operację. Przyczynili się do tego głównie darczyńcy, którzy za pośrednictwem Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą, Radia Sud oraz Stowarzyszenia Po Prostu Pomagam pomogli sfinansować drogą operację. Jej koszt szacowano na 60 tysięcy dolarów amerykańskich. Część środków udało się zebrać, resztę mają na swoich barkach rodzice, których czeka jeszcze rehabilitacja w Polsce. St. Louis Children's Hospital czekał na nich dr Perk, neurochirurg, który miał operować Tomka. Na pierwszym spotkaniu, jak relacjonuje mama, dr Perk powiedział, że Tomek będzie kiedyś chodził samodzielnie, ale warunkiem jest długotrwała i systematyczna rehabilitacja. Łzy wzruszenia polały się po twarzy, gdy usłyszałam słowa wybitnego światowego autorytetu. Relacjonowała w liście do naszej redakcji Honorata Pelińska, mama Tomka. Już następnego dnia chłopiec został poddany operacji SDR, selektywnej rizotomii grzbietowej, której celem jest znaczne ograniczenie bądź nawet całkowite wyeliminowanie spastyki, która uniemożliwia dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym samodzielne chodzenie. Tomek dzielnie zniósł operację, bez powikłań. Pierwsze dni rehabilitacji po operacji były bardzo trudne, ale z każdym dniem było coraz lepiej. Tomkowi bardzo rozluźniła się prawa rączka, która była zawsze całkiem zaciśnięta. Teraz ładnie otwarta do tego stopnia, że pewnego dnia Tomek wyciągnął ręce przed siebie i spytał, a która to była chora? Dla takich chwil warto było wyjechać za ocean, komentuje mama. 3 września Tomek miał konsultację ortopedyczną u doktora Dobsa. Przed następną operacją. Tym razem ortopedyczną PERGS, wydłużenia ścięgien kulszowo-galeniowych oraz Achillesu. Operacja odbyła się 9 września. W tej chwili jest dopiero drugi dzień po operacji, więc rehabilitacja sprawia mu jeszcze poważne kłopoty. Mam nadzieję, pisze mama, że znów z każdym dniem będzie lepiej, bo już dzisiaj było widać różnicę w stosunku do wczorajszego dnia. Rehabilitację w St. Louis Children's Hospital rodzina z Myomic kończy 19 września i tego samego dnia wracają do Chicago. Kilka dni później wracają do Polski. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że nasz wyjazd doszedł do skutku. Pisze w liście mama chłopca. Dzięki wam, ludziom o wielkich sercach, Tomek jest już po obu operacjach i wkrótce wraca do kraju. Mamy nadzieję, że doczekamy się takiego momentu, że wszyscy razem będziemy cieszyć się z pierwszych samodzielnych kroków synka.